Annuncio bobis gaudium. Manium. Abemus papam. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 21 października 1987 roku. W poprzedniej katechezie zostało ukazane na podstawie wymownych i przekonujących przykładów, jak Chrystus, w pełni świadomy swojej boskości, odnosi do siebie imię Boga, Boże przemioty, władzę ostatecznego sądu nad czynami wszystkich ludzi, władzę nad samym prawem Bożym. Poprzez wszystkie te elementy, Chrystus potwierdza z mocą tę samą prawdę, że jest Bogiem współistotnym Ojcu. Mówi o tym wprost w rozmowie z Żydami, prowadzonej w uroczystość poświęcenia świątyni. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jednakże, odnosząc do siebie przymioty Boga, Jezus mówi o sobie najczęściej jako o Synu Człowieczym. Czyni tak zarówno ze względu na istniejącą w Nim osobową jedność człowieka i Boga, jak i na pedagogię wiary stosowaną wobec uczniów, których prowadzi stopniowo, niejako za rękę, do poznania tajemnic swej prawdy. Jako syn człowieczy nie waha się mówić, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Chrystus wymaga, by w Niego wierzono, ale z Jego mowy pożegnalnej, przytoczonej w rozdziałach 14-17, Ewangelii Janowej, a zwłaszcza z odpowiedzi udzielonej Tomaszowi i Filipowi wynika, że chodzi tutaj nie tylko o wiarę w Mesjasza jako Bożego Pomazańca i Wysłannika, ale o wiarę w syna współistotnego ojcu. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. Ewangelia Janowa, a w szczególności rozmowa z apostołami podczas ostatniej wieczerzy, jest pod tym względem szczególnie wymowna. Jezus mówi apostołom, że idzie przygotować im miejsce w domu Ojca. Kiedy Tomasz pyta go o drogę do tego domu, do tego nowego królestwa, odpowiada, że On sam jest drogą, prawdą i życiem. Kiedy zaś Filip prosi, by pokazał im Ojca, odpowiada w sposób całkowicie jednoznaczny. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Żaden człowiek, który a priori nie odrzuca istnienia Boga, nie może nie ulec silnemu oddziaływaniu tych słów. Tym, którzy wierzą w Ojca, co więcej, Pobożnie go szukają. Chrystus wskazuje na siebie i mówi: Ojciec jest we mnie. Aby nadać większą wiarygodność swoim słowom, Jezus odwołuje się do swoich dzieł, do wszystkiego, czego dokonał na oczach uczniów i całej Rzeszy. Są to dzieła święte, często cuda, których dokonuje na znak, że mówi prawdę. Wszystko to zasługuje na wiarę. Chrystus mówił o tym nie tylko w gronie apostołów, ale wobec całego ludu. Czytamy bowiem, że na zajutrz, po triumfalnym wieździe do Jerozolimy, wielkie rzesze przybyły na święto Paschy, dyskutowały na temat osoby Chrystusa i w większości w Niego nie wierzyły, chociaż uczynił przed nimi. Tak wielkie znaki. W pewnej chwili Jezus zawołał. Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w Tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał. Można zatem powiedzieć, że Jezus Chrystus utożsamia się z Bogiem jako przedmiot wiary, którą głosi i której wymaga od swoich wyznawców. Tłumaczę im: To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział, nawiązując wyraźnie do przedwiecznej mowy, poprzez którą Ojciec rodzi słowo Syna do trynitarnego życia. Owa wiara staje się logiczną konsekwencją czynów i słów Chrystusa dla tych wszystkich, którzy szczerze go słuchają. Przypatrują się Jego czynom, rozważają Jego słowa. Ale jest ona także podstawą i niezbędnym warunkiem wymaganym przez Chrystusa od tych, którzy pragną stać się Jego uczniami lub korzystać z Jego boskiej władzy. Znamienne są pod tym względem słowa skierowane do Ojca owego epileptyka, który od dzieciństwa poddany był przerażającej władzy ducha niemego. Stroskany Ojciec prosi Jezusa: Jeśli możesz, co? Zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Natychmiast ojciec chłopca zawołał: Wierzę! Zarać memu niedowiarstwu! Wtedy Jezus uleczył i wyswobodził nieszczęsnego chłopca. Ojcu zaś zalecił otwartość duszy na wiary. Właśnie ową otwartość okazywały mu na przestrzeni stuleci liczne osoby pokorne i strapione. Które podobnie jak ojciec epileptyka, zwracały się doń z prośbą o pomoc w sprawach doczesnych, a przede wszystkim duchowych. Ale gdy ludzie, niezależnie od ich sytuacji społecznej i kulturalnej, stawiają mu opór, powodowani pychą i niedowiarstwem, Chrystus każe ich za to, nie pozwalając im korzystać z dobrodziejstw swojej boskiej władzy. Znamienne i uderzające jest to, co czytamy o mieszkańcach Nazaretu. Gdzie Jezus powrócił po rozpoczęciu swojej działalności publicznej i dokonaniu pierwszych cudów? Nie tylko ze zdziwieniem słuchali Jego nauki i obserwowali Jego dzieła, ale wręcz gorszyli się nim. A Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Cuda są znakami boskiej władzy Jezusa. Tam, gdzie uparcie się jej nie uznaje, cud traci swoją rację bytu. Sam zresztą Jezus odpowiada uczniom, którzy po uzdrowieniu epileptyka pytają, dlaczego oni, choć otrzymali od niego władzę, nie zdołali wypędzić złego ducha: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzie tej górze, przesuń się stąd tam a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla Was. Posługując się tym obrazowym i hiperbolicznym językiem, Chrystus pragnie wpoić w swoich naśladowców przekonanie o potrzebie i mocy wiary. Kładzie na to nacisk, również po uzdrowieniu człowieka niewidomego od urodzenia. Gdy spotkawszy Go, pyta: Czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: Jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, panie, i oddał mu pokłon. Jest to akt wiary człowieka pełnego pokory, który jest obrazem wszystkich pokornych poszukujących Boga. Niewidomy dostępuje łaski przejrzenia nie tylko w sensie fizycznym, ale i duchowym. Ponieważ uznaje syna człowieczego, w przeciwieństwie do tych, którzy przekonani o swej samowystarczalności ufają tylko własnemu rozumowi i odrzucają światło płynące z góry, a tym samym skazują siebie wobec Chrystusa i Boga na niewidzenie. O decydującym znaczeniu wiary mówi jeszcze wyraźniej dialog Jezusa z Martą przy grobie łazarza. Rzekł do niej Jezus, Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego. Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja mocno wierzę, żeś ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. I Jezus wskrzesił Łazarza na znak swej boskiej mocy którą sprawuje nie tylko wtedy, kiedy jako Pan życia wskrzeszał umarłych, ale również wówczas, gdy odnosi zwycięstwo nad śmiercią. On, który według słów skierowanych do Marty jest zmartwychwstaniem i życiem. Nauczanie Jezusa, w którym stawia On wymaganie wiary, jako warunek swego zbawczego działania, znajduje syntezę i ugruntowanie w nocnej rozmowie z Nikodemem, dostojnikiem żydowskim, który był mu przychylny i gotów uznać go za nauczyciela posłanego od Boga. Jezus prowadzi z nim długą rozmowę na temat nowego życia, a w końcu na temat nowej ekonomii zbawienia opartej na wierze w Syna Człowieczego, który musi zostać wywyższony, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A zatem wiara w Chrystusa jest warunkiem konstytutywnym zbawienia, życia wiecznego. Jest to wiara w syna jednorodzonego, współistotnego ojcu, w którym wyraża się miłość ojca. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Rzeczywiście. Potępienie jest najściślej związane z wyborem pomiędzy przelgnięciem do wiary w Chrystusa, a jej odrzuceniem. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. W tej samej rozmowie z Nikodemem Chrystus wskazuje w kierunku swej tajemnicy paschalnej jako punktu centralnego tej wiary, która jest warunkiem zbawienia. Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Można by powiedzieć, że jest to zarazem punkt krytyczny wiary w Chrystusa. Wywyższenie Syna Człowieczego na krzyżu było definitywną próbą wiary dla Jego apostołów i uczniów, która mogła w nich wywołać i po części wywołała głęboki wstrząs. To, że dnia trzeciego zmartwychwstał. Pozwoliło im wyjść z tej próby zwycięsko. Ten, który ostatni zdołał przezwyciężyć ową paschalną próbę wiary, Tomasz, apostoł, przy spotkaniu ze zmartwychwstałym, wyznaje: Pan mój i Bóg mój. A słowa te zawierają pełnię wiary w Bóstwo Chrystusa. Podobnie jak Piotr w Cezarei Filipowej, również Tomasz podczas owego paschalnego spotkania wydaje okrzyk wiary, który płynie od Ojca. Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, jest Panem i Bogiem. Po tym wyznaniu wiary, na które Jezus odpowiada błogosławiąc tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli, następuje pierwszy epilog Ewangelii Janowej. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Tak więc wszystko to, co Jezus czynił i czego nauczał, co z kolei było głoszone i poświadczone przez apostołów, co zostało spisane przez ewangelistów, wszystko to, co z ich nauczania Kościół zachowuje i powtarza, winno służyć wierze. Wiara bowiem prowadzi do zbawienia. Zbawienie, a zatem życie wieczne, jest związane z mesjańskim posłanictwem Jezusa Chrystusa. Z którego wywodzi się cała logika i ekonomia chrześcijańskiej wiary. Czytamy o tym już w prologu Ewangelii Janowej. Wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, to obszerny temat naszych kateches, w obrębie którego obecnie się poruszamy. Jezus Chrystus mówi o sobie najczęściej, że jest synem człowieczym ale równocześnie na różne sposoby zachowując stosowną pedagogię objawienia Bożego, odsłania tajemnicę swojego bóstwa, odsłania ją przede wszystkim, mówiąc o sobie imieniem Bożym. Ja jestem, stosując do siebie przymioty Boże, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, zmartwychwstaniem i życiem, ukazując swoją władzę sądowniczą nad czynami i sumieniem człowieka, przede wszystkim w perspektywie sądu ostatecznego. Ukazując moc odpuszczania grzechów, która tylko Bogu jest właściwa, ukazując swoją władzę nad prawem objawionym przez Boga. To są wszystko te wyrazy prawdy o bóstwie Chrystusa, które dają poznać, iż Syn Człowieczy jest prawdziwym Bogiem. Jeżeli tak mówi i działa, jest nie tylko człowiekiem prawdziwym, Synem Człowieczym, ale również prawdziwym Bogiem. Zresztą są momenty, kiedy Chrystus daje temu wyraz wprost. I właśnie dzisiaj zatrzymujemy się nad takim szczególnym momentem, kiedy Chrystus stawia przed apostołami wymaganie wiary, wiary w siebie, takiej, jaką mają w Boga. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Kto widzi mnie, widzi i Ojca, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. To są wszystko zebrane w jedno, powiedzenia szczególnie wyraziste, znamienne. Że Chrystus to żądanie wiary, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie, wypowiada w przeddzień swojej męki, swojej śmierci na krzyżu. Wiadomo, że ta śmierć na krzyżu była szczególną próbą dla wiary apostołów. Była to jednak w końcu próba zwycięska. Chrystus przeszedł przez krzyż, przeszedł przez śmierć i stanął wobec apostołów zmartwychwstały. Ten, który ma władzę nad śmiercią, jest prawdziwym Bogiem. I nawet ten z apostołów, który najdłużej się opierał przyjęciu tej prawdy o zmartwychwstaniu, Tomasz w końcu zobaczył, dotknął, przekonał się i uwierzył i wyznał: Pan mój i Bóg mój. To skrót dzisiejszej dość długiej, kolejnej katechezy w tym właśnie cyklu który znajduje się, jak powiedziałem, w obrębie wielkiej prawdy o Bóstwie Chrystusa. Niech dla nas ta prawda będzie żywa. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Ojciec jest we mnie, a ja w ojcu. Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Tak obcujmy z Chrystusem, jak wynika z tych słów. Przyjmujmy te słowa tak, jak przyjęli je apostołowie. Za prawdę naszego życia. Ponieważ wiara w Chrystusa, Boga człowieka, jest warunkiem wiecznego zbawienia. Wszystkim obecnym tutaj w dniu, w którym Kościół w Polsce wspomina postać błogosławionego Jakuba Strzemie. Pierwszego Arcybiskupa Lwowskiego przekazuje moje pozdrowienie i błogosławieństwo również dla wszystkich rodaków żyjących w ojczyźnie i na emigracji.

Etre sinduka, induka, intentazio horre, zer libera nosa